I następny temat obrazów Szumińskiego, portret. Tych portretów było bardzo dużo, były też autoportrety. Natomiast nim dojdziemy do aktu kobiecego, to jeszcze o portrecie. Te portrety są bardzo często właśnie we wnętrzu, chociaż zdarzają się i takie, które pokazują w bardzo bliskim, pierwszym planie samą twarz właściwie postaci, czyli zainteresowany malarz był bardzo fizjonomią i tym pogłębieniem psychologicznym, który bardzo określa człowieka każdego. Ale tutaj skupmy się przede wszystkim na kolorystyce tych dwóch obrazów, tych dwóch portretów. Tutaj przewaga czerni i czerwieni przede wszystkim. Budowany jest ten obraz na kontraście, tak żeby wyeksponować postać, jakby dopełnił artysta czerwieniami. Zwróćcie Państwo uwagę, jak tu na twarzy, na dekolcie, na szyi tej postaci jest bardzo dużo czerwieni. To jest ta czerwień z tła. Czerwień jeszcze właśnie od tej lalki, od tej kukiełki. To jest właśnie przykład, jak koloryzm buduje kompozycję, jak buduje obraz, jak ważne jest oddziaływanie jednego koloru na drugi. To jest właśnie ta zasada koloryzmu, żeby jeden kolor budował następny. I też operowanie oczywiście światło. O tym świetle to jeszcze za chwilkę przy okazji aktu. Natomiast to tutaj już widać, jak te światło buduje i zbiera również kolory z innych płaszczyzn obrazu. Tutaj bardzo taki kontrastowy obraz, malowany oczywiście swobodnymi pociągnięciami pędzla, bardzo zamaszyście, pewnie. Chociaż Szumiński sam mówił, że niektóre obrazy malował po kilka lat, niektóre bardzo szybko. To wszystko zależało od tego, czy w pracowni, jak już komponował obraz ostatecznie, czy był z niego zadowolony. Nie zawsze był zadowolony. Kiedyś jeden z 1973 rok ocenił bardzo negatywnie, że nie osiągnął tego, co chciał. Miał założenia konkretne, artystyczne, no ale nie zawsze był zadowolony ze swojej pracy. To jest cecha wielu artystów, jak nie wszystkich, natomiast nie świadczy to o tym, że postępów nie robił. I proszę zobaczyć, tutaj dwa podobne obrazy, też postaci, a tam kontrastowy, a tutaj bardzo taki monochromatyczny, można by było powiedzieć, delikatny w swoich barwach. Kompozycja też tak budowana, że właściwie tak jakby byśmy widzieli postać za mgłą. Natomiast kolorystyka tego też jest niezwykle bogata i bardzo pięknie zbudowana kompozycja kolorystycznie. Bo zwróćcie Państwo uwagę, tutaj jest bardzo wiele takiego ciepłego pomarańczu, lekkiej czerwieni, troszeczkę żółcieni i to samo powtarza się nam w tej części fotela. No i powtórka jest jeszcze przy tych kwiatach w wazonie. Również tutaj to całe. Te całe zabiegi artysty pokazują, dają to, że my patrzymy teraz na ten obraz jak na bardzo pięknie zharmonizowaną kompozycję. No i tutaj wydawałoby się, że wszystko jest bardzo tak zamaszyście, delikatnie malowane, ale jest różnica pomiędzy tym pierwszym planem i tutaj tą postacią, no, a tłem kompozycji, która jeszcze bardziej jest malowana schematycznie, z jeszcze większą swobodą, delikatnie. Także Szumiński był mistrzem tych niuansów kolorystycznych i potrafił bardzo delikatnie pokazać pierwszy, drugi, trzeci plan i tło.